chciałabym dzisiaj podpowiedzieć Ci, że jeżeli nie jesteś w stanie znaleźć czegoś ciekawego, coś, co nie jest jakimś byle jakim jednolitym materiałem, a chciałabyś wyglądać ładnie, kobieco, również na plaży i założyć coś z naturalnych materiałów, mam dla Ciebie taką propozycję. To są dwie chusty. Dwie chusty kupione w sieciówce. Zaraz zobaczę tylko taranko. Ona wygląda tak. Na dwóch końcach ma takie troszeczkę inne wzory. To, co jest fajne, jest naturalna, jest bardzo cieniutka, przewiewna, jeszcze widać, że jest przezroczysta. Z tych dwóch one są identyczne. Będzie taka tunika plażowa. Ustalamy sobie odpowiednią długość. One są fajnie takimi chwościkami wykończone. To będą dwie chusty łączone. Tu będzie szef ramieniowy na ramionach. Tutaj trzeba będzie część zaszyć i zostawić w lot na ręce. I kwestia tylko zrobienia dekoltu. Dekolt będzie wykończony taką taśmą z cekinami. Niestety nie udało się kupić takiej zwykłej taśmy cekinowej z cekinami. Ona jest na gumce. To będzie w literę V, będzie kilka takich rzędów tych cekinów i od razu ten dekolt będzie bardziej ozdobniejszy. Plażowa sukienka jest już gotowa. Przypominam, że to były dwie chusty. Ozdobą tej tuniki jest ten dekolt. Pokazywałam tam, była taki pojedynczy pasek z cekinami. Jakie było utrudnienie w tym, to że te cekiny były na gumce. Nie na nitce, tylko na gumce. Mimo, że tu jest ten dekolt, był usztywniony, naszyta listwa dodatkowo, jak widzisz. I dopiero na ten usztywniony mocno potrój dekoltu były naszywane te cekiny, to mimo wszystko gdzieś te gumki jeszcze się rozciągają. Ale sprawa jest też dobra, może z drugiej strony, że ta gumka będzie trzymała ten dekolt, który się za bardzo nie rozciągnie, bo materiał jest bardzo cieniutki, bardzo delikatny. Musiałam wzmacniać szwy boczne, przyszywać mocniej, żeby on się nie rozchodził, więc trochę się tego obawiałam, czy naszywanie tych cekinów nie zniszczy materiału. Druga sprawa, dopiero już po wykonaniu dekoltu klientka chciała jeszcze skrócić tą tunikę. Chciała zachować ten pasek i nie chciała dołem skracać. Oczywiście trzeba by było wtedy przyszywać te chwościki, więc skróciłam tą tunikę w tym miejscu. Tego tak może dobrze nie widać, ale już widać tutaj stębnówkę, stębnowanie. To odszycie to zostało zachowane, dzięki czemu ta sukienka trochę zyskała na ciężkości. Czy to jest odszycie, jest przestępnowane, powierzchu jest przestępnowane, żeby zapas szwu się nie odchylał, się trzymał cały czas po jednej stronie, więc ona tak ciężko opada. Z tyłu jest jakby drugie zakończenie, bo to były dwie chusty, ale ustaliłyśmy, że tył jest, ma inne zakończenie, przód ma inne zakończenie, od innej strony jest inną część wykorzystałyśmy. I tutaj tak samo podkrój jest z cekinami, na pewno na słońcu to będzie wyglądało bardzo efektownie i cały ten dekolt jest ozdobą, bo materiał jest troszeczkę taki zgaszony niebieski, a te cekiny robią całą robotę. Możesz szukać inspiracji, materiałów na sukienki, na tuniki, nie tylko w sklepach z tkaninami, ale jakieś gotowe chusty. Kiedyś też szyłam sukienkę z dwóch jedwabnych chust, gdzieś przywiezionych z wycieczki zagranicznej, więc można z dużych kwadratowych chust uszyć sukienkę, taką jak ta. Wszystko zależy od Twojej kreatywności i umiejętności krawieckiej. Po urlopie i wykorzystaniu tuniki na plaży klientka zdecydowała się na przerobienie tuniki, chodzi o dekolt. Okazało się, że przy bardzo opalonej skórze cekiny, które były przy samym brzegu dekoltu, zaczęły drażnić skórę. Dlatego pozbyłam się odszycia z cekinami, z naszytymi cekinami. Wykonałam nowe odszycie dekoltu z tej tkaniny, który był wykończony dół przodu, taki bardziej biały z niebieskim, i tylko
kilka centymetrów od krawędzi, na brzegu od szycia, dodałam jeden pasek cekinów. Tak, żeby te cekiny bezpośrednio nie dotykały skóry i nie były przy krawędzi od szycia dekoltu. Więc tak, ku przestrodze, jeżeli ktoś odszyć jakiś element letniego ubrania taśmą z cekinami, więc od razu podaję przykład ten, że mogą cekiny za bardzo rysować, podrażniać swoimi ostrymi krawędziami skórę i taka opalona skóra. Pozdrawiam serdecznie.